Szanowni Państwo, drodzy czytelnicy, chciałem Państwa serdecznie zachęcić do kupna najbliższego wydania tygodnika Do Rzeczy. W tygodniku obszerne fragmenty mojej rozmowy z biskupem Atanazjusem Schneiderem. Rozmowę nagrałem w lutym tego roku. No, ktoś może oczywiście zapytać, dlaczego akurat z biskupem Schneiderem ta rozmowa. W końcu na świecie jest w tej chwili chyba 5 tysięcy biskupów. Ale biskup Schneider, który na stałe mieszka w Nur-Sultan w Kazachstanie, jest rzeczywiście z tego punktu widzenia osobą niezwykłą. Razem z kardynałami Berkiem, Müllerem czy kardynałem Sara należy do tej grupy hierarchów Kościoła, którzy nie mają oporów w jasnym nazywaniu obecnego kryzysu, który panuje w katolicyzmie. Przy czym z nich wszystkich wydaje mi się, że biskup Schneider wyraża sądy najmocniejsze, idzie najdalej, jest najbardziej bezkompromisowy. To wszystko będzie widać również w tym wywiadzie w tygodniku Do Rzeczy. Szczególnie Państwu polecam ten fragment rozmowy, który dotyczy kwestii cnoty odwagi i pytania, kto jest dzisiaj człowiekiem odważnym. Poza tym w tygodniku dodatek specjalny poświęcony walce z ideologią LGBT. Szczególnie polecam, ponieważ to jest chyba najbardziej w tej chwili zwalczany dodatek w polskiej prasie. Dość powiedzieć, że TVN24 napisał o nim, że jest to dodatek homofobiczny, a Jan Hartmann w tygodniku Polityka powiedział, że samą nieprzyzwoitością jest jego wydawanie. No myślę, że takie głosy szczególnie Państwo powinny zachęcić do lektury. Poza tym sylwetka Jana Krzysztofa Ardanowskiego, człowieka, który potrafił postawić się prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i stanąć w obronie polskich rolników, i wiele, wiele innych tekstów, esejów, publicystyki, wywiadów. Naprawdę jest co czytać i w wydaniu papierowym, i w wydaniu cyfrowym. Serdecznie Państwa zachęcam.